To ma być duża zmiana w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce. Mowa o nowym pomyśle Ministerstwa Zdrowia, który ma ułatwić pacjentom umawianie wizyt do specjalistów już na etapie kontaktu z lekarzem rodzinnym. Ma w tym pomóc specjalny koordynator w przychodniach POZ. Zaopiekowanie to nie jest tylko wizyta u lekarza rodzinnego, to jest możliwość konsultacji specjalistycznej w ramach kilku zakresów chorobowych, bo mówimy tu o astmie, o problemach kardiologicznych, mówimy również o cukrzycy, o chorobach tarczycy i w tych zakresach pacjent będzie na poziomie tej podstawowej opieki zdrowotnej prowadzony w sposób kompleksowy. Pierwszą przychodnią w kraju, która podpisała umowę z NFZ na taki rodzaj opieki, jest katowicka placówka Center Med. To tam koordynator będzie dbał o to, żeby pacjent terminowo i w odpowiednim czasie trafił do specjalisty. Pacjent po prostu ma większy dostęp do badań diagnostycznych, do specjalistów i to my właśnie, to my kontaktujemy się z tym pacjentem jako podmiot. Pacjent nie musi chaotycznie się w tej służbie zdrowia czy w ochronie zdrowia poruszać. Wprowadzenie w przychodniach koordynowanej opieki zdrowotnej jest dobrowolne. Przychodnie, które jednak zdecydują się na tego typu usługę, mogą wystąpić do oddziałów wojewódzkich NFZ z wnioskiem o rozszerzenie umowy właśnie o taką usługę. Kolejne lotnisko coraz bliżej. Trwa budowa torów pomiędzy Tarnowskimi Górami i Zawierciem. Nowe połączenie pozwoli mieszkańcom tych miast na wygodny dojazd do lotniska w Pyrzowicach. Nie będzie za to praktycznie żadną alternatywą dla wszystkich tych, którzy dojeżdżają do Pyrzowic z Katowic, a takich pasażerów jest najwięcej. Podejmując decyzję, trzeba było wziąć pod uwagę przede wszystkim możliwości rozwoju portu, który dzisiaj jest drugim, trzecim portem w kraju i po zrealizowaniu tego połączenia będzie drugim lotniskiem w kraju, który będzie miał połączenie kolejowe, tak ważne z punktu widzenia rozwoju portu, pasażerów, ale także i pracowników. Prace na budowie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Na stacji Zawiercie powstał już nowy peron. Wybudowany został już też wiadukt kolejowy w miasteczku śląskim nad drogą wojewódzką 908 oraz autostradą A1. Jesteśmy na robotach końcowych na 30-kilometrowym odcinku pomiędzy Tarnowskimi Górami a stacją Siewierz. W listopadzie planujemy udostępnić ten odcinek dla pociągów obsługujących dwie bocznice kolejowe w stacji Siewierz i od 8 listopada przystępujemy do robót na odcinku od Siewierza do Zawiercia. Pociągi będą mogły tu jeździć z prędkością 140 km na godzinę. Wszystkie prace mają się zakończyć w czwartym kwartale 2023 roku. Koszt przywrócenia do ruchu częściowo nieczynnej linii kolejowej 182 z Tarnowskich Gór do Zawiercia przez lotnisko w Pyrzowicach to 600 milionów złotych. Miasta członkowskie metropolii dzięki specjalnie stworzonej grupie zakupowej miały kupić lub wypożyczyć około 80 pojazdów elektrycznych. Tak się jednak nie stanie. Przetarg aktualnie unieważniamy na zakup, najem i leasing samochodów elektrycznych, ponieważ najprościej rzecz ujmując, oferty, które wpłynęły w tym przetargu, znacząco przekraczają budżet, który założyliśmy. Ponadto na wiele z zamówionych pojazdów nie pojawiła się żadna oferta. Największym beneficjentem grupy zakupowej metropolii miały być Katowice. W tej sytuacji analizujemy to, co się wydarzyło. Próbujemy podjąć decyzję, czy wykonać te dalsze kroki i ogłosić przetargi po prostu na własną rękę, czy dalej próbować to robić w ramach metropolii. Większość miast chciała zamówić nie tylko samochody osobowe czy dostawcze, lecz przede wszystkim te do zadań specjalnych, jak na przykład czyszczenia ulic. Zakup samochodów elektrycznych ma związek z tak zwaną ustawą o elektromobilności, która nakłada na samorządy obowiązek posiadania w swojej flocie minimum 30% takich pojazdów do 2025 roku. Liczymy na to, że postępowanie będzie ponowione i te auta w końcu się pojawią, chociaż rzeczywiście nie jest to proste, aby je na rynku kupić, więc to nie jest tak, że mamy jakieś wielkie pretensje do metropolii. Po prostu zwyczajnie liczymy na to, że kolejne postępowanie będzie bardziej szczęśliwe. Grupa zakupowa składała się z 28 podmiotów, a sam przetarg był podzielony na 16 części. O kolejnych krokach w tej sprawie metropolia ma poinformować w przyszłym tygodniu. Wkrótce rozpocznie się rewitalizacja ośrodka Starganiec. Choć kąpielisko znajduje się w Mikołowie, to inwestycja zostanie w całości sfinansowana z budżetu Katowic. Postanowiłem zrobić Katowice ze względu na dzisiejszą trudną sytuację. Dla nas jednak jako mniejszego miasta
które ma kilkakrotnie budżet mniejszy od Katowic, no nie było, nie mieliśmy szansy, żeby tu wziąć w tym udział. Inwestycja pochłonie około 7 milionów złotych. Za tę kwotę między innymi zostanie odmulony i wyczyszczony główny zbiornik w Stargańcu. Ponadto powstaną pomosty dla spacerowiczów i wędkarzy. Będziemy prowadzili prace związane z palowaniem, ponieważ te pomosty, które są zaprojektowane, są dwojakie. Jedne to są tak zwane pomosty pływające, kotwione tylko punktowo, a drugie to są palowane. Tych pal jest stosunkowo dużo, o długich przekrojach, dużych średnicach. Modernizacja Stargańca ma zająć 36 tygodni. Prace związane z oczyszczaniem zbiornika i palowaniem pomostów będą prowadzone praktycznie jednocześnie. Projekt zakłada znaczną rozbudowę istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury. Poza stworzeniem kąpieliska będziemy tutaj mieli całą infrastrukturę ścieżek, z których będzie można korzystać nie tylko jako ludzie pełnosprawni, ale też dla osób niepełnosprawnych będzie to przystosowane. Będzie również, będą dwa boiska do piłki siatkowej, miejsca do grillowania. Jak na razie Starganiec to miejsce dość dzikie. Pojawiają się więc obawy, czy nowe obiekty nie wpłyną negatywnie na walory przyrodnicze tego terenu. Generalnie sposób zagospodarowania i użytkowania tego terenu się nie zmieni. Przez dziesięciolecia to było miejsce wypoczynku dla ludności z większym lub mniejszym natężeniem. Oczywiście kiedyś tutaj to żyło, nawet było bardziej zagospodarowane niż w tej chwili. Znajdowały się tutaj budynki, których w tej chwili już nie ma. I nie będzie, bo projekt nie zakłada ich odtworzenia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowy Starganiec będzie dostępny dla mieszkańców już z początkiem następnych wakacji. Otoczenie i sam zbiornik Pogoria 4 w Dąbrowie Górniczej zostaną posprzątane. To już kolejna akcja tego typu, ale jak widać, korzystający z uroków stawu mieszkańcy regionu nie zawsze zabierają ze sobą odpady, które wyprodukują podczas wypoczynku. W zeszłym roku w ramach sprzątania świata taka akcja się odbyła. Też był bardzo duży odzew społeczny, też bardzo dużo pojawiło się służb i wszystkich, także zainteresowanie jest bardzo duże. W tym roku do akcji przyłączyli się m.in. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej, WOPR, a także uczniowie szkół podstawowych. Różne małe papierki, jak ale malusie. Na razie mamy chyba 11. A czego? Jakich rzeczy? No ogólnie takich papierków, nie papierków najwięcej jest. Zbiornik Pogoria 4 jest jednym z niewielu miejsc w województwie śląskim objętych ochroną programu Natura 2000. To zbiornik retencyjny, w którym oficjalnie nie można pływać i uprawiać sportów wodnych. Za to wokół niego dużo jest tras rowerowych. Nasz udział w tym projekcie jest taki, że w porozumieniu z Wodami Polskimi sprzątamy drogę, która jest drogą rowerową wzdłuż zbiornika i jest to sprzątanie na bieżąco. Oczywiście te tereny i ta akcja, która jest dzisiejsza, jest organizowana na terenie poza tą ścieżką i tutaj się zaangażowaliśmy i logistycznie, organizacyjnie. W ciągu kilku najbliższych dni na zbiornik wypłyną łodzie tak, żeby można było posprzątać śmieci zgromadzone przy linii brzegowej.